Ten samochód wywołał na TikToku bardzo wiele kontrowersji. Został przedstawiony jako 960-konny i wielu ludzi wyśmiewało tą moc. I wiecie co? Macie totalną rację. Możecie wyśmiać tę moc, bo to auto nie osiąga w swoim szczycie 960 koni, tylko... 1053 pieprzone konie mechaniczne z dotryskiem metanolu! Tajemniczy K8 z VAT-u. Cześć. Witam, witam, cześć. Siemaneczko. Po tym dzisiaj. No to pięknie. Oj, jakiś mandat już? Nie. Prawidłnie opłacony parking. Może pan strzelić, ile koni ma? Ja bym tak strzelił, nie wiem, tak z 500 koni. 500 koni? Ja tak, tak. Musi pan jeszcze raz strzelić, bo za mało pan strzelił. Za mało? Za mało, jeszcze trochę. 960. O! Jeszcze raz? 960. Bardzo dobrze! Prawie 1000 koni. Pięknie podpisany, jeszcze z piękną grafiką, co? Laski rzeczywiście chyba te stringi tracą przy tym samochodzie, skoro tak. Znaczy w ogóle widzą, że gościa w takim macie roku nie uda. Jezu, zaramdzają. Wjazd we włosach i gotowe. Zapraszam w skromne karbonowe progi. Fajnie brzmi. To jest taki dźwięk, który zapowiada, że ten odcinek będzie naprawdę dobry. Od zera tam do czystu jest to samo, co Veyron, ale kosztuje 10 razy mniej jak Veyron. Ten samochód ma na zwykłym paliwie około 830 koni na kołach, 960 koni na silniku. Stop! 960 koni to on miał miesiąc temu, jak nagrywaliśmy ten materiał. Tydzień temu dostałem oficjalny pomiar z hamowni razem z wykresem z Dragi. Zmierzone 1053 konie i czas 100-200 zrobiony w 4,06 sekundy. A więc tutaj mamy tak, czujnik wody w kompresorze. Mamy tutaj pokazane, jaka jest w tym momencie temperatura płynu chłodzącego samego kompresora, bo to są dwa różne obiegi względem silnika. Tutaj mamy czujnik paliwo-powietrze podpięty do sondy w kolektorze wydechowym. No i pokazuje nam automat, na dany moment, jaki mamy ratio, tak? No. A tutaj mamy dotrysk metanolu. Tutaj jakbyś zobaczył, mam tutaj taką plakietkę. Robimy teraz test, czy jest dostrzyk. Jest nagle na zielono. Widać? Zauważyłem. Widać było, tak. Więc to działa na tej zasadzie, że przed jakimś mocniejszym upalaniem robimy tylko test, czy nie jest zapowietrzona dysza, która tryska ten dotrysk metanolu. Dodaje to około 100 koni na silniku. Więc ten samochód, jeśli jeździmy na tym metanolu, myślę, że ma na ten moment minimum około 1050 koni. Wystarcza to 5 litrów przy takim naprawdę mocnym pałowaniu na około 300 km. Mamy tutaj laptopa, to jest też ważna kwestia, którą taki mój znajomy Henio z Warszawy jakby poruszył ten temat, że ludzie do niego przychodzą, że ktoś tam na YouTubie gada, że można w samochodzie zmieniać sobie mapy. No nie, te samochody nie mają możliwości zmiany map, trzeba posiadać takie urządzenie jak właśnie komputer i najważniejsza kwestia, musimy posiadać takie od OBD, tak? Podpinamy to pod OBD z HP Tunersa i jeśli mamy odblokowany sterownik w samochodzie, który kosztuje w tym samochodzie $200, żeby odblokować, to wtedy możemy sobie tam dowolnie zmieniać mapy, jeśli mamy tam tuner, na przykład zrobi nam osobno na etanol, osobno na paliwo, osobno, nie wiem, jeszcze może na E85, możemy sobie też kontrolować, wtedy sobie to możemy zmieniać. Jedziemy na dziuple. Dobrze, jedziemy na dziuple. I co w serduszku bardziej? Huracan czy Corvetta? Wiesz co, Corvetta. Zdecydowanie Corvetta. Huracan to jest auto dla debila, naprawdę. Nie jesteś w stanie sobie zrobić tym samochodem krzywdę. Się dziwię, jak ludzie na przykład są gdzieś tam tymi samochodami skreszowani, tak? Dla mnie to jest nie do pojęcia po prostu. Jesteśmy na dziupli, witam. Dobra, to co, pojedziesz za mną, nie? Dobrze. Którym autem? Jest Vetto, nie? Oczywiście, z wielką przyjemnością. Bardzo dziękuję, jejku. Zaszczyt. Lamborghini. Te rejestracje to naprawdę ma śmieszne. Co za gość. Swoją drogą, ile milionów z VAT-u trzeba wyłudzić, żeby mieć takie samochody, takie rejestracje sobie trzepnąć? Kim trzeba być? Korzystając z chwili, przypominam wam o ofercie powitalnej naszego partnera Daily, czyli STS, który z kodem HIGH5 ma dla was
ekstra ofertę. Bonusy do 1500 zł przy trzech pierwszych wpłatach, 60 zł za zadania i 100 zł zakładu bez ryzyka. Brzmi świetnie, ale wiecie co? To nie wszystko. STS w związku z Mistrzostwami Świata stworzył akcję Wygraj Mundial, w której za wykonywanie prostych zadań do zdobycia jest kasa. I warto wziąć udział już teraz, bo im szybciej zaczniecie, tym większy bonus macie też do wygrania. W każdym etapie można zdobyć stówkę. Przed nami kilka fajnych spotkań, w tym mecz Polska-Argentyna, czyli ostatni mecz w fazy grupowej reprezentacji Polski. Link do rejestracji jest oczywiście w opisie, pamiętajcie o kodzie High Five. Oferta jest tylko dla pełnoletnich. Właśnie dojechaliśmy na tajną miejscówkę, to jest druga dziupla. Nie bez kozery stanęliśmy tutaj na chwilę. Na Lambo skupimy się potem, bo też chcę spytać cię o porównanie tych dwóch samochodów, skoro jesteś właścicielem obu, jak w kwestiach użytkowania, ale najpierw otwórzmy może maskę w korwetcie. Ja też bardzo mocno czekam na to. Ojojojo, jaki wielki kompresor. Magnusson. Jesteś K8 z VAT-u, co nie? Tak. K8 z angielskiego to jest taki Kate. Kate? Nie. Z modyfikacji względem serii został na pewno zmieniony kompresor. Seryjny ma 1,7 litra pojemności, ten ma 2,7 litra pojemności, ale ma zupełnie jakby szersze chłodniczki, dzięki czemu wpada znacznie chłodniejsze powietrze do środka. Przepustnica 103 mm, pojemnik na lód, bądź jak to woli na dodatkowy zbiornik na płyn właśnie z kompresora. Podwójna, bardzo gruba chłodnica. Tak, wentylator zdecydowanie większy niż w serii, prawie o 30%. Tutaj jest odma, która odprowadza resztki oleju ze silnika, żeby po prostu zmniejszyć ciśnienie na wale korbowym. Modolot zamknięty. Tutaj mamy dyszę na dolot z metanolu, który wlewam po prostu tutaj, jako pojemnik z płynu do spryskiwaczy. Seryjna rolka kompresora, właśnie każdy... Seryjna? Tak, bo każdy, wiesz, jak czytasz, jak ktoś sprzedaje samochody, no, że boost zmieniony, a tak naprawdę to jest największy grzech, co można zrobić, bo zakładasz mniejszą rolkę, znacznie szybciej się kręci kompresor, automatycznie wzrasta, bo kompresor jest w ogóle już takim samym sobie systemem, że się bardzo mocno grzeje, więc go podgrzewasz jeszcze mocniej. Nieważne, że masz o pół bara większe ciśnienie, to powietrze jest już znacznie bardziej ciepłe, więc tak jakbyś tego pół bara nie miał, więc ja zmieniłem generalnie 15% koła zamachowego na większe nawale. Jakbyś to mógł pokazać tutaj. O, to jest to. Czy nam się uda? Uda nam się. Ten samochód ma tylko jeden bar do ładowania. To nie jest 1.3, 1.5, 1.6. Bardzo prawilne 1.0 boosta, gdzie seria ma 0.6, 0.7. Oczywiście jest jeszcze ostry bałek w środku, przez to samochód tak chodzi bardzo nierówno. Tu jest tak naprawdę stage 3, czyli najostrzejszy, który mógł być, ale też musiał być to bałek jeszcze w cudzysłowie wyważony pod skrzynię biegu. Gdybyś miał manualną korwetę, mógłbyś założyć stage 4. Spoiler, powiem szczerze tak, to się nazywa profesjonalnie skrzydło, nie spoiler, niech będzie, ja to nazywam spoiler lotka. Rear wing. Rear wing. Jest to jakby niemieckiej konstrukcji, bardzo jest to mocowane do belki, więc przy tym możesz 350 lecieć, 342 leciałem najwięcej na niemieckich autostradach oczywiście. 342, no to pięknie. 342, trzyma się bardzo mocno, powiem tak, ja zawsze nie byłem zwolennikiem czegoś takiego, mi się to osobiście nie podoba, ale to wszystko jest bardzo ale mocne. Tak, zmieniłem zdanie, przyjechałem się kiedyś bez tego, samochód powyżej 200 po prostu drga, lata na boki. I to jest właśnie fajnie rozwiązane, bo to kładziesz tak i możesz otworzyć sobie tak naprawdę klapę. Karbonowo-ceramiczne hamulce. No, dają sporo, nie powiem, bo hamować samochód z 300 na godzinę to jednak zwykłe heble nie dają rady, tak? Patrząc po wynikach z Dragi, jest to na pewno najszybsza korweta w Europie. Była w Europie? W Europie, tak. Była szybsza w Szwecji, robiła lepsze czasy od 100 do 200, od 200 do 300, ale uległa spaleniu, bo mam kontakt z właścicielem. Po prostu gdzieś pękła listwa paliwowa i się samochód cały zapalił. Więc ten samochód jest najszybszą korwetą w Europie. Myślę, że teraz może się obrazić się dwóch panów, ale również stwierdzę, że to jest najszybsze RWD w Polsce. Pomijam jakieś tam wyniki Camaro, które jakby nigdy nie ujrzały światła dziennego, jak ten samochód przyspiesza od zera, od 100 do 200, od 200 do 300. Od 100 do 200 na przykład Huracan z MGP robi 3,8 sekundy, czy 3,79. Moja korwetta robi na paliwie 4,38. Przypomnę, to dane na październik, bo miesiąc temu właściciel poprawił ten czas do 4,06. 4,38 jest to 26 wynik w kraju. Wyprzedza, no chociażby, no o tysięczną sekundę, ale 1000-konny Audi RS7 na przykład, 1000 ponadkonnego Mustanga Twin Turbo, jakieś BMW na hybrydowych sprężarkach.
Tutaj jest nam dobrze znany Silbek, u którego chyba też byłeś. Ma 4,98. Tak, to są takie, wiesz, dla kogoś, kto się nie zna na tym, powiada, co to jest za różnica 4,3 a 4,98, no, ale na przykład sprawdź, 4,98 to on pokonuje w 215 metrów tak naprawdę, a mój czas 26 pokonuje w 187, więc to jest 30 metrów różnicy, tak? 30 metrów to jest 6 długości samochodów. Takie głupie pół sekundy, powiedzmy, tak? Wow. Wchodzimy na 200, wow. 250. Tu już naprawdę, tak naprawdę ten samochód on dopiero łapie pełną przyczepność od 170. On pełne skrzydła rozwija, tak naprawdę, no, gdy już mu nie brakuje przyczepności. Jestem na 12 miejscu. Wyprzedzają mnie tylko Nissany GT-R-y, tak naprawdę z takich streetowych samochodów, bo nie mówię tu o Volkswagenie z 91, który pewnie jest wydmuszką, czy tam z Audi A80 z 89. No same GT-R-y, tylko 1200 koni, proszę bardzo, tu jest chyba z 1500 koni w tym Nissanie GT-R-ze, więc on już, mój samochód jest na 12 miejscu i robi czas 3,74, tak? Więc to jest, uważam, że taka już naprawdę top półka, jeśli chodzi o przyspieszenie od 200 do 250. Jeśli ktoś ma, pretenduje do tytułu, że ma... Tak, mi się wydaje, że najszybsze RWD w Polsce, to oczywiście ja zapraszam. Możemy się sprawdzić. Wiem, że tam chłopaki z VTG zrobiły bardzo, bardzo mocne Camaro. Ja im serdecznie gratuluję. Taki czas, jak zobaczyłem, jak ten samochód robi od 100 do 200, od 200 do 300, to podejrzewam, że tak startuje, nawet tak nie startuje F16. Nie chciałbym tutaj mówić o kosztach takiego samego tuningu. Za same modyfikacje mógłbym kupić drugi taki powypadkowy samochód ze Stanów. Ja ten samochód stroiłem w Niemczech. Tam zajmują się typowo Mercedesami, AMG GTR-ami, to koszty, żeby ten samochód AMG, który ma 620 koni w serii, wyciągnąć chociażby na 1000, to jest dwa razy więcej niż ta Corvetta w tych modyfikacjach, tak? Nie mówię o aucie, co o samych modyfikacjach. Na przykład tak dla ciekawostki powiem. Ten silnik jest już w połowie podkuty. Kuty wał, kute tłoki, kute panewki. Załóżmy, że coś się z tym motorem komuś, czy tam mi dzieje. Kuty tłok $70. Panewka $8. Oni tego, my to przeliczamy razy 4, tak? Oni to mają za to Big Maca. Za jedną panewkę, tak? Więc umówmy się, to są bardzo pancerne jednostki. To nie jest tak, że to kosztuje $70, że to jest szmelc. To są zamknięte klapy. I to są otwarte klapy. Czekaj! Stop! Zapomniałem, że te korwety są takie głośne. Muszę odejść! Porównanie do Lamborghini. Jedzie. Jezu, jak to wygląda. O kurna! Wygląd tego auta. Moment, w którym on mnie wyprzedził, ale to powiało grozą. Jedzie, wyłonił się, wynurzył. Ale wygląda. Słychać go z daleka. Musisz mnie przewieźć. Nie na sprawie. Pampers jest. Pampers założony od rana. Żeby życie miało smaczek. Raz Corvetta, raz lambiaczek. Teraz jadę Lambo. Jedziemy na finałową akcję. Regularne to jest 4-3, 4-4 sekundy. Zależy jak po prostu zgra się trakcja, nie? Liczę, że jak do końca dostroję ten metanol, że będę w stanie zejść na 3-9. A dlaczego tak mówię? Taki pewien chłopak w Stanach, który ma identyczny setup, jeden do jednego, taki sam wałek, taką samą przepustnicę, taki sam boost, zrobił na Dragi 3.9 100-200, nie? Okay. Pytam się go, co masz więcej tam włożone, skoro nawet tuner jest ten sam, co masz tam więcej włożone, że ty jesteś w stanie o te 0,3 sekundy urwać czas? On mówi nic, zupełnie nic, po prostu musisz jechać, jak będzie wysokie ciśnienie atmosferyczne na zewnątrz oraz temperatura około 5 stopni. Widzę, że już na trybie torowym, na track jesteśmy. Tylko nie ma miękkiej gry. Jesteśmy też na drodze. Dawaj, schamujemy. Wiadomo, że największą moc masz samochodu, gdy wyłączysz trakcję. Generalnie jak mierzę samochód gdzieś wieczorami, gdzie już jest lekka rosa, to staram się żegnać, nie? Bo nas po prostu nic w cudzysłowie już nie wspomaga, tak? Więc no, zostaje wszystko w naszych rękach. Lecimy. Mamy stówę.
ja zobaczyłem ten samochód na tą korwetę na TikToku, potem wszedłem na twój Insta, zobaczyłem, że masz też Lambo Huracana. Mówię, kurde, no mój temat, szczególnie ta korweta, no bo Lambo to Lambo, wiesz, jeździ 100 w Polsce takich samych. A 960 oficjalnie, a może i więcej, konna korweta, włożone wszystko totalnie najlepsze, co może być, żeby nic zrobić. Nic innego do tego samochodu już nie dołożyć, jeśli chodzi o możliwość kupienia innego, lepszego kompresora, chłodnicę. Generalnie budowałem ten samochód pod tor. Nie było moim zamiarem tym samochodem ściganie się gdzieś na 1/4 mili. Umówmy się, to jest samochód, który posiada tak skrzynię biegu, która kosztuje $4000 nowa w Stanach. Powiedzmy sobie o jakości tej skrzyni, skoro do Toyoty Aygo kosztuje 8000 zł, tak? Nie domyślam się, myślę, że opony masz droższe. Po drugie, i tak, jeśli nie będziemy mieli opon typu slick, to nawet to Toyo sobie z miejsca z tym newtonometrem około 1200 nie poradzi. Więc uważam to za taki bezsens. Nie mam kompleksów ścigania się z kimś tam spod świata, udowadniania, że ten samochód ma 800, 1000 czy 1200 koni. Huracan. Chociaż są ludzie, którzy chcieli mocno to udowadniać, z tego co mówiłeś, a finalnie do niczego nie dochodziło. Finalnie to. Chociaż nie, prywatnie chyba tam. Jeśli mówisz o tym panu z YouTube'a, który opowiada tam różne, jak dla mnie, śmieszne rzeczy, bo jestem w stanie to zweryfikować, jakby jego grono odbiorców na TikToku. No nie, to nie ma nawet o czym gadać. Myślę, że nie. Ja uważam, że ja bym sobie chciał, tak życzyłbym sobie, że YouTuberzy biorą jakby odpowiedzialność za to na nasze młodsze pokolenie. Dzieci, które nie czyta książek, już nie mówię, że interesuje się motoryzacją, bo pewnie nie potrafiłoby odkręcić filtra z olejem za parę lat. Chciałbym takiej rzetelności, że po prostu jak coś mówią, to żeby mówili to tak, jak naprawdę wygląda. Żeby oni później, te dzieci, jak dorosną, nie szły w świat z takim błędnym przekazem, że auto z Ameryki to ma, nie ma 1000 koni, bo ma 880. Trzeba po prostu powiedzieć o tym jasno, tak, że skoro samochód w Stanach ma 880, ale tam mierzą ten samochód na kołach po odcięciu jakby skrzyni biegów, strat na napędzie, tak? Huracan będzie miał około 25% strat, bo ma napęd na 4 koła. Napęd na tył daje około 12-15% strat, tak? 1000-konny samochód, który ma te 1000 koni na silniku, tak samo jedzie jak samochód, który ma 800 koni na kołach. Bo gdy przemnożysz te 800 koni na kołach razy 1,15, tak? Da ci to 950 koni na silniku. Rozumiem. Musimy sobie uperswadować, w jakiej jednostce miary chcemy po prostu operować. W tym miejscu chcielibyśmy pożegnać się z wami. My jeszcze idziemy na kawę. Czy coś napijemy coś zjemy może? Pamiętajcie takie słowo na niedzielę. Elektryczne są tylko dobre pociągi, nie auto. Subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Do następnego. Cześć, do jutra.